Hola! Witajcie, słoneczka! Chciałem Wam podziękować za bardzo ciężką pracę w poprzednim tygodniu. Bardzo ją doceniam. Bardzo dziękuję rodzicom, którzy w tych trudnych warunkach sobie świetnie radzą. Ci, którzy sobie nie poradzili, nie martwcie się. Macie jeszcze czas do końca tego tygodnia? Popróbujcie. W razie jakichś nie wiadomo jak trudnych problemów, będziemy też dla Was dostępni na Skype'ie, będziemy też dostępni w formie mailowej. Nie martwcie się. Wiemy, że dla niektórych sytuacja jest bardzo trudna, dla niektórych trochę łatwiejsza, bo sobie w części radzili, ale z naszą pomocą, wsparciem dacie sobie radę. Bardzo dziękuję, że pracowaliście, że powtórzyliście numerki. Klasa pierwsza i trzecia dzisiaj dostanie troszkę materiałów, a przede wszystkim powtórzymy sobie. Tak? Pamiętacie nasze poprzednie lekcje? Powtórzcie sobie, zajrzyjcie do zeszytów. Zróbcie ćwicząka, jak ładnie robiliście. Te ćwicząka, które zrobiliście, super, obowiązują. Kolorowanki. Jeżeli nie uda Wam się tego wydrukować, pokolorujcie w pęcie na komputerze, ściągając ten klik. Rodzice pewnie pomogą. Jeśli mieliście problemy z Google Dyskiem, tam ta rozpiska jest rozpisana dla rodziców. Taka informacja nie martwcie się, rozumiem, że niektórzy mogą mieć większe problemy. Starajcie się powalczyć, popytać innych rodziców, jak to wygląda, no i my oczywiście też będziemy do dyspozycji w miarę możliwości, ponieważ nie, nie jest łatwo także dla nas przygotować ten materiał i też go sprawdzić, ale damy sobie radę. Dzisiaj z uczniami chciałem powtórzyć jedno proste słówko: tengo. Tengo, czyli mam. Mam, bo na przykład mogę powiedzieć: Mam pieska, tengo perro. Nie mam koronawirusa. No, tengo koronawirus. I bardzo dobrze. I oby tak dłużej. Obyśmy przez to przeszli szybko. Mogę powiedzieć mam domek. Tengo Kasa, Albo braciszka. Tengo hermano. A braciszka możesz mieć też, możesz mieć siostrzyczkę. Tengo hermana. Powtarzajcie. Tengo. No i bardzo ważne słówka tuż dla klasy trzeciej, bo od klasa pierwsza może mieć problemy z tym, bo jeszcze tego nie miała. Więc jak ktoś chce z klasy pierwszej może powtarzać z nami. Ale klasa trzecia mówi. Tengo Que. muszę muszę zostać w domu tengo que estar en casa muszę czego nie muszę? nie muszę wstawać wcześnie no tengo que madrugar no tengo que madrugar powtarzajcie jest też takie słówko jak pytamy mamusie, czy możemy coś zrobić mówimy puedo na przykład nas pytamy na lekcji często czy mogę iść do toalety puedo ir al baño. do toalety, na lekcji od tego jest przerwa no, puedo, nie mogę. No, chyba, że sytuacja jest wyjątkowa. Mamusie też pytają. Puedo, mamo. Mogę na przykład zobaczyć telewizję? Puedo ver la tele? Ale nie przesadzajcie z tym i nie siedźcie do późna. Czyli mamy czasownik. Puedo, tengo, tengo ke. No i czwarte słówko, które chciałem, żebyście powtórzyli w tym roku, to jest quiero, chcę. Chcę, mamusiu. Chcę coś dostać. Kiero, chcę. Chcecie zjeść zupkę? Wy mówicie, no nie jesteście głodni, już jesteście najedzeni. Jed, na to mówicie, no quiero, mama. Ale pewnie słodecze byście chcieli, czyli quiero, quiero dulces. No właśnie, najpierw zjedźcie zupkę. I tak jak wam mówię, powtarzajcie tę słówka cały czas. Klasa trzecia, koniecznie. Quiero, chcę. No quiero, nie chcę. Puedo, mogę. No puedo, nie mogę. Tengo que, muszę. No tengo que. Nie muszę. I tengo mam. No tengo nie mam. Jeżeli klasa pierwsza została z nami do tego momentu, to ją pozdrawiam. I pamiętajcie, pracujemy dalej, pomagamy rodzicom, uczymy się i wracamy szybko. Muchas gracias. Adios.